Dzień dobry Państwu, widzimy po krótkiej przerwie, to jest oczywiście Polska na Dzień Dobry, wydanie sobotnie, wydanie królewskie, tak możemy powiedzieć? Tak, dzisiaj będziemy <laughs> również na antenie Telewizji Republika transmitować uroczystości koronacji króla Karola III, chociaż on jest królem już od, czasu, od chwili śmierci Elżbiety II, więc można też mówić o namaszczeniu. W każdym razie dzisiaj duże uroczystości w Londynie, ale w całej Wielkiej Brytanii zabiją. Tak, także dzisiaj w Polsce, także na antenie Telewizji Republika, transmisje i oczywiście nie możemy rozmawiać teraz na inny temat. Koronacja króla Karola III i nasz gość, pan Arkady Żegocki, szef służby zagranicznej, politolog. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Może tą służbę wyjaśnimy szef służby zagranicznej, o, o jakiej tutaj służbie mówimy. No, mówimy oczywiście o polskiej dyplomacji. Mhm. Miałem zaszczyt być także ambasadorem Polski w Wielkiej Brytanii, więc pewnie stąd. Państwa zaproszenie, no bo rzeczywiście... Wielka Brytania jest, czy Zjednoczone Królestwo, mówiąc bardziej precyzyjnie, jest, jest tą monarchią, która nam się najbardziej kojarzy, która rzeczywiście jest pewnym fenomenem, bo jak myślimy o królu, jak myślimy o królowej, to zawsze myślimy o monarchii brytyjskiej, pomimo tego, że tych monarchii na świecie jeszcze całkiem sporo zostało. A równe. i w Europie jest dużo, bo przecież Holandia, Hiszpania, e, Dania, Szwecja. E, na czym polega wyjątkowość tej brytyjskiej Ten odmiany fenomen, królestwa, można powiedzieć? Fenomen, chyba szmio, e, wiele powiedzieć. osób odpowiada, że po prostu w tradycji, w tym, że e, no nie wypada, żeby król pojechał do pracy na rowerze, a tak się w Skandynawii na przykład zdarzało, że to wszystko jest takim jeszcze niemalże dzisiaj na przykład średniowiecznym ceremoniałem. To rzeczywiście, to nawiązanie do jest słuszne i rzeczywiście jest to pewien fenomen monarchii brytyjskiej, raz wynikającej z tych dni chwały, kiedy to była, było imperium. Pamiętamy, że Elżbieta II wstępowała na tron jeszcze właśnie jako, jako królowa imperium brytyjskiego. W tej chwili Karol to już nie jest imperium, co prawda, ale jest to także głowa państwa, bardzo wielu państw oprócz Zjednoczonego Królestwa. Jest to wreszcie, jest to wreszcie osoba, która także przewodzi wspólnocie brytyjskiej, wspólnocie narodów, więc, więc to ma globalny zasięg, Na oprócz tego cały świat patrzy na Wielką Brytanię, patrzy na tę monarchię. To nie jest właśnie przypadek, to jest część brytyjskiego soft power. To jeszcze, jeszcze dopytam, top. bo jest mnóstwo <laughs> takich małych terytoriów, wysepek, które y, oczywiście y, nimi rządzi król, będzie rządzić i rządzi już król Karol III, ale co na przykład z takimi Australijczykami, czy Kanadyjczykami, y, kim dla, dla nich jest dzisiaj król? głowa Wielkiej Brytanii. No jest głową państwa także, formalnie jest głową państwa. Teoretycznie, ale w praktyce. I e, pan powiedział, rządzi, mówi się, że, że król panuje, a nie rządzi, prawda, w, w Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście w monarchiach parlamentarnych ta jego rola jest bardzo ważna, to nie należy jej tylko i wyłącznie za zamykać w tych kwestiach reprezentacyjnych, ale rzeczywiście ona, ona nie jest taka pierwszoplanowa w tym sensie, że, że to jednak, to jednak rząd czy Parlament odgrywają kluczową rolę. Ale przecież Król spotyka się przynajmniej raz w tygodniu z premierem Wielkiej mhm. Brytanii na przykład. Ale ja zapytam jeszcze o te kraje, które przecież mają swoje rządy, swoje parlamenty, swoich premierów i, i to już chyba czysto symboliczne i reprezentacyjne jest to panowanie Karola III. No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony pamiętamy, że w, w, niektóre z tych krajów przeprowadzały referendum, czy stać republiką, czy jednak pozostać mhm. monarchią, i jednak większość obywateli na przykład Australii wypowiadało się za tym, żeby pozostać jednak mhm. e, właśnie w tym bliskim związku z Wielką Brytanią. Symbolizowanym, ale nie tylko symbolizowanym przez to, że głową państwa pozostaje e, królowa, czy w, ty, w tym momencie będzie to król e, Wielkiej Brytanii. Po śmierci królowej Elżbiety II znów rozpoczęła się dyskusja, powrócił ten temat przyszłości monarchii Wielkiej Brytanii. A moje pytanie, jaki jest do tego stosunek Brytyjczyków? Czy oni są wciąż dumni z tego, że, że w Wielkiej Brytanii panuje monarchia, czy może wśród młodych osób to jest już relikt przeszłości? To Brytyjczycy to podobnie jak, jak Polacy mają bardzo długie tradycje dyskusji, okay. e, indywidualizmu, e, różnorodnych opinii, więc, więc te opinie są różnorodne, ale jednocześnie taki dzień, jak dzisiaj bardzo mocno ich jednoczy. E, statystyki pokazywały, że grubo ponad połowa Brytyjczyków popiera trwanie, wielkiej, e, trwanie monarchii. E, jedynie dwadzieścia kilka procent było, było przeciw, no, ale to też jest e, znaczący oczywiście procent, więc, mm -hmm. więc te, te dyskusje pewnie w Wielkiej Brytanii będą się odbywały, no bo ta monarchia ma coś. E, Takiego z jednej strony uwodzącego, a z drugiej strony pewien takie zakorzenienie w przeszłości i chyba to jest jeden z tych elementów bardzo, bardzo istotnych. Zjednoczone Królestwo stara się szanować odrębności poszczególnych części tegoż królestwa, no i król jest jednym z tych elementów mocno łączących te cztery części. Plus jeszcze symbolizuje Wielką Brytanię na zewnątrz. No jeszcze powiedzmy, że król jest głową kościoła anglikańskiego mm -hmm. e, i to wcale nie oznacza jakiegoś braku tolerancji, bo e, chociażby muzułmanin jest teraz e, premierem e, Wielkiej Brytanii, mniejszości bardzo duże zamieszkują e, ten obszar. A, a król i monarchia podkreśla to, że jest religijnie bardzo tolerancyjna. To prawda, znaczy rzeczywiście to jest bardzo ważne, że dzisiejsza uroczystość będzie miała charakter państwowo-religijny. Mm -hmm. Rzeczywiście odbywa się w obywatelstwie wojsko-ministerskim i te elementy religijne, no, osobą, która będzie prowadzić całą tą uroczystość będzie, będzie arcybiskup Canterbury, więc to, to, to ma ogromne znaczenie, rzeczywiście król angielski jest głową kościoła anglikańskiego. zresztą na każdej monecie możemy zobaczyć ten... FD, ten, ten tytuł obrońca wiary, którą każdy król angielski dziedziczy po Henryku VIII, otrzymał Henryk VIII ten tytuł od, od, od papieża. Więc tak, to jest bardzo ważny element, chociaż widzimy, że Karol próbuje pokazać, że on także, że bardzo mocno leżą mu na sercu także inne, inne religie, ma swoje trzy, trzy święte księgi, ma w swojej, w swojej kaplicy. Ta koronacja ma być rozpoczęciem nowej epoki, zakończyła się epoka elżbietańska. Pytanie, jaka to będzie epoka? Jakie to będzie panowanie? Król Karol III już już od dzisiaj oficjalnie ponoć ma rządzić bardziej nowocześnie, ma się skupić właśnie na tym, co teraz jest istotne w XXI wieku. Jak Pan myśli, jakie to będą zmiany? Oj to trudno jest powiedzieć, chociaż wiemy, że Karol interesował się wieloma rzeczami, nie tylko architekturą, ale także na przykład kwestiami ekologicznymi, zmianami klimatu. No i. Rzeczywiście próbuje monarchię e, unowocześniać, może tak, tak, tak powiedzieć, że modernizować, e, ale w pewnym w pewnym pewnym zakresie, więc, więc z całą pewnością to nie będzie dokładnie taka sama, e, taka, sama, e, takie sama, taka sama sytuacja jak w przypadku jego matki. Chociaż jest trudnym w której sytuacji, no bo wiemy, że królowa była niezwykle poważana, była osobą e, o, o bardzo dużym autorytecie. Mhm. No, ani miała także łatwych, łatwych wyzwań w trakcie swojego panowania. Z tego, co wiemy, Karol III chciał też e, skromniejszego panowania, chociażby tej uroczystości skromniejszej. Ale chyba się nie udało. Nie do końca, bo jednak <gry> dla Brytyjczyków to święto, oni mają kilka dni wolnego z tej okazji, jest niezwykle istotne. 100 milionów funtów to podobno koszt tej koronacji, tej uroczystości, tych wszystkich przygotowań, no i przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa podczas tej uroczystości. Czy, czy myśli pan, że to w jakiś sposób uderza Brytyjczyków, czy tak jak powiedział Tomek kim właśnie o to chodziło? No bo jednak mamy kryzys inflacji kryzys też na wyspach, o którym się mówi, a, a taka suma y, poświęcona na koronację jednak y, no, jest to spora kwota. To prawda, chociaż z drugiej strony monarchia przyciąga, przyciąga turystów, przyciąga oczy świata, więc per wydaje się, że, ten, że, że tu jednak Brytyjczycy na tym, na tym zarobią, a, a cała, rzeczywiście cała uroczystość będzie znacznie mniejsza od tej, którą, którą, z którą mieliśmy do czynienia 70 lat temu. No chociażby liczba gości w Westminster Abbey będzie, w opactwie westminsterskim będzie prawie czterokrotnie mniejsza, już nie mówiąc o tym orszaku, który będzie prowadził... Ta, to, to oczywiście jest niezwykłe wydarzenie, bo tam będzie bardzo wiele elementów tych symbolicznych e, i, i stąd to wszystko ma znaczenie i, i w sumie to dobrze, że, że Brytyjczycy nie, nie traktują tylko, tego tylko i wyłącznie jako. jako jako właśnie symbolicznego symbolicznej wydarzenia, no bo w końcu także ich nowy król złoży ważną przysięgę, która, która będzie i jego, i wszystkich obowiązywać. No właśnie, ponoć treść tej przysięgi może być trochę zmieniona w stosunku do tego, co wygłaszała Elżbieta II, ale też jej jeszcze nie znamy, bo to w ostatniej chwili chyba się okaże. Ona jest zmieniona, ona, ona już, jest, już, już, jest już jest oczywiście znana, ale to, to jest ważne, bo to też przypomina nam nasze tradycje. Gdybyśmy mieli monarchię elekcyjną i gdy właściwie ta przysięga i kwestia przy, przestrzegania praw przez króla było czymś dla naszych obywateli czymś, czymś oczywistym. I to, że król łamiący prawo mógł się spotkać z oporem nawet niepoddanych, no bo w Rzeczpospolitej byli wolni obywatele. Więc, więc to, to jest bardzo ciekawe, prawda, że ta monarchia brytyjska, także, także właśnie ten, ten element jest tutaj e, niezwykle, niezwykle ważny. Na czym polega e, fenomen rodziny królewskiej? E, tak jak powiedzieliśmy, są również inne kraje, w których panuje ten system, ale jednak, e, co sprawia, że, że tak bardzo interesujemy się rodziną królewską, królewską rodziną brytyjską? Przecież całkiem niedawno powstał e, serial, nie wiem, nie wiem, czy ja akurat oglądałam, nie wiem, czy, czy, czy panowie oglądali. E, no niezwykle popularni, niezwykle okładki gazet, magazynów, śledzimy ich życie, ekscytujemy A się. A księcia Harrego z Dokładnie. ze swoją rodziną to jest temat niemalże międzynarodowy. Meghan, Meghan Markle, która, która nie przyjedzie tutaj, jej, jej kontakty z rodziną królewską. Co jest, na czym polega ten fenomen? To jest ciekawe, bo rzeczywiście możemy sobie uświadomić, że prawdopodobnie Karol będzie jedną z najbardziej znanych postaci na całym świecie jako król właśnie brytyjski. I rzeczywiście jest tak, że my się interesujemy zarówno zarówno Wielką Brytanią i tą monarchią, w tym wydaniu poważnym jako... Kraj, który, który w tej chwili wybrał drogę z dala od Unii Europejskiej, ale chce blisko współpracować. A, a z drugiej strony, no właśnie jaka monarchia, w której też plotki, proteczki rozchodzą się dość szybko. Sam serial jest ciekawy, bo tam wielokrotnie. Wiele osób podkreślało, no, że to jest fikcja, prawda, oparta co prawda o realnych postaciach i tak dalej, o realnych wydarzeniach, ale że to jest jednak, to nie jest film dokumentalny, oczywiście, ale z całą pewnością jest to, to, to fascynujące zjawisko. No i rzeczywiście przyciąga. To znaczy, jest jakoś tak, że każdy, który otrzymuje zaproszenie do Buckingham Palace, to on czuje się w jakiejś mierze wyróżniony, każdy odwiedziny. Członków rodziny królewskiej są, są znaczące. No u nas był niedawno William. Sam Karol jako książę wali wielokrotnie odwiedzał też Polskę. A na koniec, jeszcze pytanie, właśnie takie dyplomatyczne: niewiele osób może wie które się nie interesują tak bieżącą polityką, mm. że nie będzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena na tym namaszczeniu, na tej koronacji, ale okazuje się, że nigdy w historii prezydent Stanów Zjednoczonych nie był podczas koronacji. Czy to jest jakiś despekt, bo na przykład Joe Biden często podkreśla, że on się bardzo czuje Irlandczykiem z pochodzenia, nawet mm. jego mama zawsze podkreślała, nawet jak się. Chyba ogłoszenie ponad... kampanii wyborczej. I tak też miał miejsce nawet. W jak się ponownie witał z królową Elżbietą II, mama powiedziała prezydentowi, żeby nie kłaniał się w pas. <laughs> Przepraszam, że się uśmiecham, ale, no ale to, to jest coś takiego, że oczywiście osoby, które są spoza dworu, wykonują mniej. Mniej bym powiedział e, formalny e, ukłon czy, 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 czy dygnięcie. To rzeczywi rzeczywiście tak jest, że jak się jest w Buckingham, to od razu widać, kto jest z dworu, bo te, 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 te e, dygnięcia czy, czy, czy ukłony są, są rzeczywiście dużo, dużo głębsze. E, no trochę tak jest. No, Amerykanin jest republikaninem, to jest trochę jak, jak z nami. My mamy bardzo mocne te tradycje republikańskie, więc e, siłą rzeczy na monarchię patrzymy trochę inaczej niż, e, niż, niż, niż Brytyjczycy, e, ale z ogromnym szacunkiem i, i, i podziwem. Myślę, że tak samo ogromne zainteresowanie w Ameryce e, wynika no z pewnej trochę ciekawostki, trochę z innych, innych tradycji. E, pamiętajmy też, że to jest monarchia parlamentarna, nie bynajmniej, nie, nie absolutna. Ale małżonka prezydenta będzie dzisiaj Joe Bidena. Ale będzie tak. reprezentować. Jako, mm -hmm. My się cieszymy z obecności pana prezydenta Andrzeja Dudy i jego, yy, jego małżonki, to zresztą jest takie podkreślenie bardzo bliskich relacji, które łączą Polskę i Wielką Brytanię. I rzeczywiście rzeczywiście bym powiedział, że to są chyba chyba najbliższe nawet relacje w naszej historii, bo miałem ten moment, że w 1940 roku, kiedy byliśmy jedynym sojusznikiem ale, ale no wówczas niestety nasze państwo było pod okupacją. W tej chwili jesteśmy realnym partnerem i rzeczywiście Brytyjczycy coraz bardziej, bym powiedział, najbardziej w swojej historii interesują się Polską i, i oby tak było dalej. Ciekawe też, jaki prezent prezyden, para prezydencka przekaże. A... Królowej i Królowi Karolowi, to jeszcze chyba tego nie wiemy. To jest tańca protokołu, <laughs> oczywiście. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za rozmowę. Arkady Rzegowski, szef służby zagranicznej i politolog, rozmawiał z nami o dzisiejszej uroczystości w Wielkiej Brytanii. Raz jeszcze bardzo dziękujemy, a już za chwilę kolejna rozmowa, temat właśnie bardziej coachingowy, psychologiczny, na temat, na temat tego, jak traktować samego siebie, zdrowy kontakt z samym sobą. O tym porozmawiamy z panią psycholog dr Sabiną Zalewską. Do zobaczenia.